Hej, cześć, siemaneczko, witam was z tej strony Matis the DJ i witam was w kolejnym odcinku z Skyrim The Elder Scrolls 5 Special Edition. A w dzisiejszym odcinku nie będziemy robili questa głównego, o nie, nie. Dzisiaj będziemy sobie robili błogosławieństwo natury. Czyli musimy zdobyć kubę pokrzyw. Jest to potrzebne do wykonania zadania odnośnie zielonika i zobaczymy, jak się nam to uda. Jeszcze takie małe update'ik, że tak jak widzicie, mam całą smoczą zbroję, tylko że też tam z Monda, już wam mogę powiedzieć, Ebony Steel. I jest to spowodowane tym, że sobie też przeniosłem wszystkie perki na ciężki pancerz, dzięki czemu mogę po prostu, jest więcej modów po prostu na ciężką zbroję, tak? Nie ma tylu na przykład lekki pancerz. Jest więcej po prostu na ciężki. I teraz idziemy. W sumie tam nawet nie musimy iść, tylko tędy od razu. Też się przyda. A się też muszę sobie łuk już padł. Tylko gorzej teraz jest z tamtą panią. To lecimy. O. Pewnie też trochę bardziej sobie walnąłem w przywracanie. I chciałbym jak najszybciej właśnie ten drugi oddech sobie walnąć tutaj w tym. Bo tak to raczej większość mam rozwinięte w dosyć dobrym stopniu. Pieprzaj. Dobra. O, nie, nie, shit. Au. O, i to jest to. Tak samo mam jakby też nowe czary, bo byłem w zimowej twierdzy. Wiecie, oczywiście te leczniczę. No i powiem, że też jest dosyć fajnie. Jeżeli masz... Oraz jeszcze zdobyłem jeden bardzo fajny czar, który jest... Znaczy nie czar, a w sumie sam bonus, czyli mroźna latarnia morska. Tam możemy zdobyć bonus, który daje nam 10... że czary rycznicze są o 10% lepsze. I dla mnie jest to bardzo dobre. Szczególnie jeżeli robimy coś w stylu paladyna albo coś ten podobny deseń. Dawaj. Jeszcze sobie teraz levelujemy. Jak widzicie, mam już 30 level. Jest dopiero 6 odcinek, ale jest program poza. Ale też wiecie, że ja wam pokażę większość takich ciekawszych rzeczy. Te typu właśnie też tam w dodatku Dragonborn Krangzem, coś tam, jeśli dobrze pamiętam, tak się to nazywało, bo tam też jest dosyć ciekawe. No tak, to lecimy.
No tak samo mam maczugę z innych. No, mapa została zaktualizowana. Bo na przykład też chciałbym jak najszybciej sobie zrobić w ciężkim pancerzu to. Też ciężki pancerz nic nie waży i nie spowalnia po założeniu. Czyli po prostu mniej staminy tracimy i możemy się normalnie poruszać. To jest bardzo przydatne. Co się stało z tym zielonym? Dobra, ja przepraszam. Zabrał go piorun. No jak zwykle najlepiej zwalić na piorun. Nie mam czasu się tym zająć, ale mam mnóstwo pracy przy rannych z wojny. Proszę, nie pozwól, by tak zostało. To skandaliczne. Też się... Też kurde się zastanawiam, czy nie zmienić sobie tej maczugi na topór. Udało ci się już ode... O, naprawdę nie spodziewałam się twojego powrotu. Oczywiście cieszę się, że jednak nie mam ochoty tego dotykać. Myślisz, że możesz wykonać kolejne kroki? Co trzeba zrobić? Gaj, sanktuarium Staroblasku znajduje się na wschód stąd. Możesz użyć zguby pokrzyw, by zdobyć trochę soku. Słyszałem, że zmierzasz do zagajnika. Jestem podróżnik. Od lat marzyłem o ujrzeniu Staroblasku. Dziękuję za twą życzliwość. Masz rok, Staroblasku. Dobra, ruszajmy. Czyli teraz tutaj, bo też sobie zobaczcie, ile już odkryłem. No trochę mamy tu już podkrywane tego wszystkiego. Też się postaram tutaj trochę pozwiedzać. Tutaj tak samo, bo też byłem Dengwarda. Oraz tutaj te tereny poza odcinkami. Trochę sobie po prostu pozwiedzać. Na pewno wiem, że jeden mod tutaj z tej lokacji będę musiał sobie zdobyć. I tu już, jak widzicie, jest świątynia Staroblasku, tylko ja już podejrzewam, co tam będzie, więc zaczekaj tutaj. Dobra, czekasz, to dobrze. Bo na pewno tam będą wiły, z tego co pamiętam, jak grałem. Właściwie. No, on jest dosyć szybki ten miecz. I tutaj też są właśnie z Dark Soulsów Moonlight Swords. Znaczy, no, Lorcan Moonlight. Tu są właśnie te miecze. Bo to też jest nad mod. Ja właśnie nie wiedziałem, gdzie one są. I teraz mogę sobie je tu pozbierać. I tam są dwa ostatnie. A tak to, no to widzicie sami. Jedna z lepszych, moim zdaniem, klimatycznych jaskini. Chociaż też jest jedna, którą też jest bardzo ciekawa. I właśnie najbardziej mi się ten albo ten podoba. No, zobaczcie, jaki on jest kurde długi. Prawie jak cały ja. Ale teraz musimy niestety użyć. To sobie pierwsze, ale to. Czy ten nieokrzesany kusy nigdy nie przestaną wyrzucać śmieci? Im się szybnie podoba? Niemal zabicie jej serca. Jest zupełnie jak w moich snach. A masz. No ładnie uchyla te.
I tutaj mamy jeszcze taką jedną fajną rzecz. Gilder Green Heavy Ages. Oraz skrzynkę. O. Ebonowy toporek. Tam ma 33 i 17. Tam ma 40. Mogę sobie tak to wziąć. I musimy użyć solku. Nie, kurde, to jest to zabijanie tych view. One są takie wkurzające. A wiem, że na pewno to jest jedna, której ja się cholernie boję. Tu już nie chodzi nawet, że mu jakoś super duper. O, to jest właśnie ona. Ona jest już super duper. No, trochę odleciałem. Właśnie ja od razu sobie wolę kondycji i uzdrowienia. Dobra, najważniejsza wirła poszła, teraz to mogę napieprzyć, zabijać. O, tu jest. Też korzeń bolowy. No i dobrze, no i zabita. Wszystkie. Czyli teraz możemy już opuścić to miejsce. Ja poproszę z powrotem moją maczugę. Czugę. No i teraz by się kurde przydało, bo bym sobie walnął i mógłbym dalej biegnąć. No ale niestety. Dobra, i Meko, chodź za mną. No nie chciałem, żeby mnie on zaczął atakować, wiecie, jak to jest. Nie chciałem, żeby został narażony na jakieś uderzenie i tak dalej. Znaczy uderzenie może nie, ale wiecie. Te atakowanie po prostu, wiecie, jak piły to robią, po prostu omamiają te zwierzęta, jakby przymuszają do swojej woli. No i wiadomo. Znaczy tak to broń dwuręczną, ale okej, ziomuś. Kłem do miecza. O. Ja wiele lepiej. A co sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. Chcesz porozmawiać ze staruszką? Zrobić to. Nie widzicie, no kur, to świetnie wygląda. Chociaż się zastanawiam jeszcze nad przerobieniem tej... Jakby samego hełmu. O co chodzi? Gdzie jeszcze by miał jakby zasłonę twarzy, czyli tam by miał coś w stylu, powiedzmy, może nie maski, ale coś z kolczugi. No w sumie taką maskę, no nie wiem, osłonę po prostu. Masz sok staroblasku? Wspaniale. Użyję go, żeby wyleczyć drzewo. Dziękuję ci za pomoc. Chętnie podzielę się z tobą moją wiedzą. Fajnie. Jej, i mam 40 level. Znaczy 40 level. 40 poziom, jej. Ale fajnie.
Mogę sobie w końcu... dobra. Spokojnie. Easy. I teraz co byśmy mogli... Bo tak się zastanawiałem, czy by nie polecieć czasem tutaj. Bo tu jest fajna rzecz. Naprawdę. Znaczy samo tutaj to całe. Bo tutaj tak jak na razie no nie mam żadnych ciekawszych rzeczy do pokazania wam. No w sumie ewentualnie to tutaj coś może z tym. Nie, to wiecie co, wolę się tam udać. No, jest konik. Jest. To czas lecieć tam. Tylko sobie zaznaczę. Czyli... Nie. To jest tutaj. Okej. Okay. To lecimy. Powiem tak, tam na pewno będzie walka z dwoma smokami. I... Coś jeszcze mogę zaoferować? Raczej nie. Nie no, są tam jakieś przygody, będą fajne. Bo tam jest jakby, nie wiem, coś mogę powiedzieć, taki wielki mogiły, no, coś ten deseń. O! No to też jako miejsce odkryte nam się przyda potem. Tak jak mówię, ja bardzo dużo grałem z Skyrima i większość rzeczy wiem, gdzie co się znajduje. Więc no... Tak, żeby coś zagiąć mnie, to naprawdę trzeba mieć o wiele większe pojęcie ode mnie o Skyrimie. Wieża jesienna. Dobra, jest smoczek już i to lodowy. Więc mam przerypany. Siad. No tak ja mówię. Au. Dobra, uleczmy się. No i zjechał mi praktycznie połowę tego paściorka. Wow. Ale on mi tu przeleciał. Jest przerypany, no to się zgodzę. Jakby usiadł chociaż na chwilę gdzieś. A tak to ci nie usiądzie. Kutas jeden. No. Usiadł, ale po drugiej stronie wąwozu. Więc fajnie. No chyba, że on jest tutaj. Nie no, po drugiej stronie wąwozu. No tu mamy jeszcze słowo mocy, możemy sobie wziąć.
Zabij skazany na śmierć. Tego nie chcę. No proszę. Dobra, czas jechać tam. To już nic raczej nie zrobimy. A tutaj jest przejście tam. Do tamtej jakby, no można tak powiedzieć, ukrytej doliny. Chata Frogiego. Chyba tędy. Nie, sorry, poprawka to nie tędy. Bo tutaj idziemy do pomniku Talosa chyba, no. Tu tam bardziej w dole. To jest... No, tu jest. No wiecie, no. Aha, no tak, bo tu jest ten gówniak. Dobra. O fuk. A wiecie co? Bo to jest jeszcze z innego moda, którego właściwie nie powinienem instalować. I teraz zmieniamy na piątkę i ciśniemy go dalej. I masz. Poszedł. No te są kurde ostre. Panicze. Uff. No bo jeszcze to był drugi. Dobra. Teraz jeszcze uleczę mojego. Dobra. Tak, tu lepiej z tyłu nie chodzić z tym mieczem. No bo tu jest na przykład za chwilę kolejny smok, którego no tak powiedzmy, że trochę ciężko dostrzec, jeśli jest w ogóle. Nie no, powinien być. Uuu, pan śmierci. No. Czyli będę musiał sobie na pewno zrobić ryby na krzyki, było szybsze cooldown. Rób pan śmierć. No to... no to już nie. Właściwie też mam udźwig, bo sobie porobiłem własne te rzeczy. Usuń.
Okej. I teraz sprawdzam, czy jest smok, czy nie ma smoka. O, kurwa. Dobra, to ja sobie lepiej zapiszę. Nie, wróć. Bardzo konkretny damage. Osiedl. Jau. Nienawidzę smoków lodowych. Wszystkim przeżyję, ale lodowych nie. Żeby mu zjechali trochę więcej HP ode mnie. No. Kurde. Jau. O, szybko. Shit. On jest ciężki. O nie. Punkt zawietrzny odkryto. No właśnie tutaj to jest problem z tym punktem zawietrznym, no bo to jest od cholery wszystkiego. Raugrów, szkieletów, dwóch smoków. Nie wiem, czy to jest takie, wiecie, coś z tyłu drugiego smoczego cmentarzyska. Cmentarzyska. Żeby mi się to pierdoli. Wiecie, ale muszę. O kurwa. Dobra to. Odpieprzyłem się między wódkę a zakąskę. Czołg pan zemsty. Kurde. Dobrze, że jeszcze tak się da jakby zbukować ich. Kurde. Gnojek. Ty, gdzie on mi? Teraz mi zniknął. Jest nade mną, prawda? No. O, chuj. O. Posiadaj się tam. Dobra.
A nie trafią w końcu. Ale ta walka jest wdzięczająca. Jestem jeszcze po długim dniu roboty z kuzynem przy remoncie, więc fajnie. Skoszony. Shit. Chodźcie, żeby go... Ja masz. I bardzo ładnie. To się nazywają ciężkie walki dzisiaj. A jeszcze tu. Dobra, ty wypieprzaj na sam dół. No. Nie żyje. I prawidłowo. Kurde. Nie no, to się nazywało dzisiaj. Ja pierdolę. Kolejna zbroja? To ciekawe. Holy Eagle. A, to też jest moda. No tak, jak mam rango. I na samym szczycie. Piękna książka, która mi dzięki niej wzrosło przywracenie. Natomiast... Aha, to super. Tylko tak trochę się buguje, bym powiedział. Lekko. Tam jej tak bardziej. To. No dobrze. No to tak. Chciałbym wam podziękować za ten odcinek. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Trochę pochodziliśmy, zrobiliśmy jeden quest. Dosyć ciekawy. I widzimy się w kolejnym, w którym najprawdopodobniej pokażę wam jakieś kolejne ciekawe questy. I dalej będę przychodził fabułę. Pokażę, na jakim etapie jestem. I z tej strony mówił Matt is the DJ. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.